Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Muszę chyba zmienić formułę, bo już wiele osób ma chyba dosyć tego, jak ja mówię, ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, może wymyślę coś innego. Proszę Państwa, spotykamy się, żeby rozmawiać o książkach, ale dzisiaj nie będzie o książkach, tylko o polityce, a raczej nie o polityce, a formatowaniu przekazu politycznego. Który, które to formatowanie odbywa się w mediach i gdzie widzimy ludzi, którzy zawodowo zajmują się udawaniem kogoś innego, czyli aktorów, którzy próbują rozpaczliwie trafić do naszej świadomości, serca, psychiki i emocji. Ja mówię o tych występach panów Przoniaka, Gajosa, pani Jandy i pani Anny Nechrebeckiej, w tych, tych sławnych spotach, o świrach. No więc ja wiem, że już wszyscy za to zareagowali stosownie. Ja tylko, proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę, że trzeba być bardzo bezczelnym i bardzo głupim, żeby z taką propozycją przyjść do ludzi. To jest kolejny jeszcze jeden taki element, który wskazuje, że ludzie mediów, ja nie wiem, w którym momencie to się, to się odbywa, ta przemiana, że człowiek przekracza pewną granicę i mu się wydaje, że jest nie wiadomo kim. A jest byle kim, prawda? Jest tym, tą samą osobą, którą był wcześniej. Jego osiągnięcia zawodowe, proszę Państwa, jeżeli są, to ocenione być mogą realnie przez wąską grupę jego kolegów, specjalistów, ludzi, którzy wiedzą, jak to się robi. Cała reszta może wyrazić jakiś entuzjazm, ale to tylko wtedy, kiedy treść tego przekazu, jaki na przykład Janusz Gajos ma, ma do, do swoich widzów, jest zgodna z emocjami i jakby to powiedzieć, z kondycją psychiczną tego widza. A pan Gajos już dawno się z tą jakością jakby to powiedzieć rozjechał. Czyli on pojechał w jedną stronę, a widzowie zostali na tej stacji albo pojechali pociągiem w stronę przeciwną. I teraz dotyczy to także innych z tych państw, ale pan Gajus jest ciągle aktywny zawodowo i bardzo popularny, czego nie da się powiedzieć ani o pani Jandzie, ani o pani Nechlebeckiej, ani tym bardziej o panu Przoniaku, który gdzieś tam na jakichś obrzeżach życia artystycznego funkcjonuje i nikt go nie ogląda, a pewnie i oglądać nie chce. No więc proszę państwa, kiedy ludzie mogą być ocenieni tylko przez kolegów, i to jest środowisko jeszcze do tego aktorów, którzy się nienawidzą wszyscy naraz i każdy każdego z osobna, albo obserwują się i patrzą, jakie tam błędy który popełnia, to próba kokietowania taką postawą odbiorcy, który mając, pomijając już nawet jego, powiedzmy, niedojrzałość, tak. Bo ja w zasadzie nie wiem, do kogo ten przekaz był adresowany. Być może do ludzi młodych, i wszyscy, którzy to realizowali, pomyśleli sobie, że to są ludzie niedojrzali. Nawet pomijając niedojrzałość tego, tego odbiorcy, no to on, on ma jakąś przyrodzoną wrażliwość, bo to tak jest. Jak ma przyrodzoną wrażliwość, która może się pogłębić, stępić pod wpływem różnych czynności, jak ktoś jest mały i tłucze go ojciec bez przerwy, to mu się wrażliwość wstępi, jak, a jak ojciec kupuje mu batoniki, to, to może być inaczej, choć nie zawsze. No więc ta przyrodzona wrażliwość została no, zdruzgotana przez te, przez te nagrania, ale ja rozumiem, że to nie tylko do osób młodych i niedojrzałych, ale także do, do takich jak ja na przykład, starych dziadów, było adresowane. No, to y, ja myślę, że, y, że to jest po prostu wunderwaffe PiSu. To już ja, ja nie jestem autorem tego pomysłu, już wszyscy zdążyli to powiedzieć y, albo wykrzyczeć nawet, że, że, że wygląda to tak, jakby Gajos, Seweryn i, i cała reszta została opłacona przez Jarosława Kaczyńskiego, a on sam wymyślił ten plan, y, żeby położyć y, opozycję na obie łopatki i jeszcze po niej trochę poskakać. Trzeba być bardzo bezczelnym i bardzo głupim, żeby wpaść na taki pomysł. Ale okazało się, że jest jeszcze lepszy pomysł, żeby Agnieszka Holland czytała o seksie. A oprócz tego, że Agnieszka Holland to jeszcze Maciej Sztur. Proszę Państwa, ja nie wiem co powiedzieć, ponieważ ja pracowałem kiedyś w kobiecym piśmie i tam prowadziłem rubrykę listy do czytelników od czytelników, współpracowałem z różnymi specjalistami, seksuologami. <noise> bo to bardzo cenne i takie głębokie doświadczenie, do którego nie chciałbym w zasadzie wracać. Więc jeżeli ktoś sobie robi tutaj jakieś michy-chichy z tego, albo myśli, że ma jakąś misję i kogoś uświadamia, to niech lepiej weźmie młotek i puknie się w głowę, bo to, co ludzie robią, wiedzą, z czym potrafią przyjść i pojawić się z jakim problemem, ja nie mówię w ogóle o specjalisty, ale normalnie wysłać list do redakcji, prawda? to myślę, że Pan Sztur w najśmielszych w ogóle swoich snach i wyobrażeniach nie jest w stanie tego przewidzieć. A Pani Agnieszka Holland, jeżeli potrafiła to, to dawno już o tym zapomniała. Więc lepiej się ustatkować, mi Państwo, taki mam apel, póki jeszcze czas. Zostały jeszcze trzy tygodnie do wyborów. To jest w sumie dużo czasu, jeszcze gdyby te wygłupy zostały zastopowane, to opozycja mogłaby jeszcze parę punktów odrobić, ale myślę, że, że oni będą dalej w tym obłędzie trwać i, i na tym wózku, na tej drezynce, drezynce jechać ku nieznanym przeznaczeniom, aż się tory skończą. To już niebawem nastąpi i to jest niestety biedne i smutne. Jednego ci ludzie nie przewidują, to znaczy, że. Nie wychowują sobie następców i nie wychowali sobie następców. Jak Państwo zwrócicie uwagę, to mamy aktorów starszego pokolenia, pana Janusza Gajosa, który skończył 80 lat. 80 lat. Yy... To jest nie do uwierzenia. Andrzeja Seweryna, Wojciecha Przoniaka, panią Nechrebecką, Annę i Krystynę Jandę. Ja nie będę tu nikomu wypominał wieku. To są aktorzy starszego pokolenia, którzy występują i gardłują za opozycją. I mamy autorów młodszego pokolenia, i to jest Maciej Sztur. I nikt więcej. No więc proszę Państwa, Sic Mundi, że się tutaj posłużę trochę nie apropo łacińską sentencją. Koniec zawodu aktora. Po prostu. Koniec zawodu aktora. Dlatego, że Państwo nie potrzebuje aktorów, a nawet jeżeli by ich potrzebowało, to ci aktorzy, właśnie, którzy mogliby stworzyć w ramach państwa, bo aktor to etat państwowy. Tak było od czasów elżbietańskich i to się nie zmieniło. Aktor pracuje na etacie państwowym. Prywatne teatry to wodewile, gdzie potrzebne są potrwajki. Tak zwany poważny aktor to aktor realizujący propagandę państwową pogłębioną o jakieś emocje. No więc. Oni nie wychowali sobie następców. Nie wiadomo dlaczego to zrobili. Być może z niezrozumienia sytuacji. Być może nie dostali oferty. No, a być może ta oferta, którą dostali, była fałszywa. Gdyby może porozumieli się z pisem i zaczęli grać dopisu, to otworzyłyby się dla nich jakieś drogi. prawda? Mogliby występować w różnych sztukach. Mogliby zagrać na przykład w monodramie poświęconym Hipolitowi Milewskiemu. Natomiast który być może kiedyś napisze, natomiast wybrali drugą opcję, która być może była bardziej lukratywna i bliska ich sercom, prawda? a także wcześniejszym wyborom, natomiast no, zakończy się tragicznie, dlatego że to, co oni teraz robią, to jest unieważnienie zawodowego aktorstwa. Definitywne i ostateczne. To, co dzieje się za nimi, czyli próba przekazania talentu, poprzez dziedziczenie, tak, czyli unieważnienie szkolnictwa artystycznego i szkół aktorskich i próba wmówienia ludziom, że talent się dziedziczy. Okej, okay, Maciej Sztur, to jest bardzo utalentowany pan, on jest śmieszny, potrafi być zabawny, powiedzieć coś, coś interesującego, ale on jest jeden i nikt nie dopuszcza myśli, że ktoś oprócz niego mógłby się jeszcze pokazać, bo pan Maciej mógłby może stracić trochę blasku. No więc myślę sobie tak, róbcie tak dalej i jest po was. Po prostu. I jest po was. Koniec. To jest koniec pewnej epoki i z tego już nie wyjdą ludzie. Natomiast, no co, przedstawienie musi trwać, więc będą go robić amatorzy. Ludzie przestaną się interesować aktorstwem i tym, co w aktorstwie za jakość jest uważane. Zaczną oglądać wygłupy. Już to robią na YouTubie. Już to robią, a królem oczywiście tego, tego całego cyrku będzie Patryk Wega, prawda, dla którego w zasadzie nie jest istotne, czy u niego gra jakiś zawodowy aktor, czy jakiś dureń, czy, czy ktoś z ulicy, czy, czy może on sam nawet, bo w zasadzie czemu nie? I do tego dojdziemy. Więc mamy grupkę 70-80 latków, którzy się kompromitują na koniec życia i którzy nie mają jednego podstawowego zabezpieczenia, jakie gwarantowałoby im pamięć po śmierci. Nie wychowali sobie następców. Ja pamiętam jak Adam Ferency kiedyś mówił o, o świętej pamięci Tadeuszu Łomnickim, który nie był człowiekiem bynajmniej łatwym, a jego wybory y, polityczne i życiowe to był jakiś horror zupełny, ale mówił o nim jak o mistrzu. Y, to się kończy. Nikt o nich nie będzie mówił jak o mistrzach. A już to następne pokolenie to już jest w ogóle klej. To już jest po prostu rozwałkowane, to jest ciasto na pierogi. Y, nie ma o czym gadać. No więc Aktorstwo się kończy, nadchodzi czas zwariowanych amatorów, ludzi, którzy mają jakieś przyrodzone umiejętności. Poczekajmy, dwa pokolenia, może to się odrodzi nie wcześniej. Nie wcześniej, tak myślę. A być może w ogóle się nie odrodzi, bo przestanie być potrzebne. Nic nie jest wieczne, pamiętajmy o tym. Również teatry. To jest złudzenie. Można się oczywiście tym złudzeniem karmić i można wierzyć, że Janusz Gajos będzie żył wiecznie, ale nie będzie i nie będzie wiecznie grał. Tak? To już się tak wielu wydawało. Niektórzy myśleli, że Andrzej Wajda będzie żył wiecznie. Żuławski myślał, że przeżyje Andrzeja Wajda, a proszę bardzo. <laughs> Więc proszę Państwa, takie to będzie, taka będzie przyszłość, o czym jestem przekonany, ale to moje to gadanie nie ma żadnego znaczenia, bo dla nich już też nie zdążą sobie nikogo wychować. A zresztą pewnie na tym nie zależy, bo niby po co i dlaczego, prawda? Skoro. Oni, jakby to powiedzieć, swoje osiągnęli. No więc proszę, gratuluję sukcesu. Uważam, że super, fantastycznie. Wszystkie pamiętamy tych ludzi. Wszyscy pamiętamy tych ludzi z wybitnych ról, ale, ale koniec jest po prostu straszny. No i myślę, że musimy się pożegnać z takim zawodem, jak. Jak aktor, i ze wszystkimi kryteriami oceny, które tak lubią ludzie. Ja tego nie, nie rozumiem, ponieważ ja się nie fascynuję aktorstwem, ale ludzie lubią sobie dyskutować o aktorach, kto jest lepszy, kto gorszy, i, i, i wytykać takie czy inne sposoby realizowania tego zawodu nie wiem czy słusznie, bo ja nigdy nie słyszałem jak aktorzy rozmawiają o aktorstwie, więc nie wiem co ich tam interesuje tak naprawdę i co jest ważne. No ale ten sektor jakby to powiedzieć emocji i, i wrażeń odchodzi w przeszłość. Zostaje tam piłka nożna, siatkówka i inne dyscypliny. Może cyrk się odrodzi. Tak będzie. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia. Do usłyszenia.